Dzień dobry, Nina z Yoga Yang się kłania. Jak się dzisiaj macie? Gotowi po kolejną dawkę energii? Mam nadzieję, że tak. Kochani, cieszę się, że praktykujecie ze mną i że dbacie o swoją młodość. Pamiętajcie, że yoga to wspaniała profilaktyka, a ruch to zdrowie. Subskrybuj mój kanał, bądź na bieżąco, zostaw komentarz i napisz, jak się czujesz, czy praktyka Ci się podobała. Przygotowałam również krótkie nagrania, 10-minutowe SOS o poranku, na takie awaryjne sytuacje, kiedy nie masz czasu lub czasami brak siły. Zachęcam do pobrania. To co? Zaczynamy? Mamy tylko 15 minut na naszą młodość. Ok. Usiądź w siadzie skrzyżnym, ręce na kształt kaktusa, pociągnij łokcie do tyłu, klatka piersiowa ciągnie do góry, barki razem, wdech i z wydechem zaokrąglij plecy, spójrz na pępek, łokcie razem. Wdech do tyłu, otwórz klatkę piersiową, łokcie pociągnij do tyłu i z wydechem zaokrąglij plecy, łokcie razem. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Ręce góra, wdech. I skręć się na prawą stronę. Lewa dłoń opada na kolano. Weź wdech, wydłuż plecy. I jeszcze prawą rękę odłóż, prawą dłoń odłóż na udo lewe. Wydłuż plecy, weź wdech i z wydechem skręt. Przytrzymaj. Jeden, dwa, wydłużaj odcinek szyjny. Trzy, cztery, pięć, sześć, dobrze. Wdech, centrum, ręce do góry i z wydechem druga strona. Najpierw się skręć, weź wdech, wydłuż kręgosłup z wydechem. Skręt i jeszcze lewa dłoń opada na prawe udo. Weź wdech i z wydechem skręt i przytrzymaj. Jeden, dwa, oddychaj. Trzy, cztery, pięć, sześć, dobrze, wyjdź z pozycji, ręce góra, wdech, dłonie razem, spleć koszyczek, rozgrzejemy nadgarstki, w jedną stronę oddychaj, proste plecy, klatka piersiowa ciągnie do góry, w drugą stronę, pięści i jeszcze na zewnątrz krążenia pięściami, oddychaj, ok, i do wewnątrz. To co? Myślę, że daliśmy ciału sygnał, że coś się będzie działo. Przejdź do klęku podpartego. Rozpostarte palce, przyklejone dłonie, ręce na szerokość barków, kolana na szerokość bioder, wklęsłe plecy, pozycja krowy i z wydechem pozycja kota. Wdech, krowa i wydech, kot. Wdech i wydech. Dobrze. Aktywizuj mięśnie brzucha. Kolano prawe do góry, palce patrzą do góry. I teraz będziemy wykonywać krążenia kolanem. Najpierw od tyłu, tył, przód i krążenia. Tak jakbyś rysowała kółka kolanem. Oddychaj. Otwieramy biodra. Ok, i w drugą stronę, przód i tył, przód i tył, krążenia, oddychaj, ok, odstaw prawe kolano i lewe kolano to samo, lewa noga, lewe kolano do góry, palce patrzą przed siebie i teraz zaczynając od tyłu, tył i przód i rysuj kolanem lewym koła, oddychaj. Ok, dobrze. Ok, jeszcze jedno i teraz przód i tył. Przód i tył, zmień kierunek. Ok, przód i tył, dobra. Odłóż kolano na matę, podwiń palce stóp i przejdź do psa z głową do dołu. Przytrzymaj chwilkę.
i możesz pomaszerować raz jedna pięta, raz druga do maty. Odsuwaj ramiona od uszu. Maszerujący pies. Oddychaj. Plecy proste. Ok. Pięty w górę. I z wydechem pięty ciągną do maty tyle, ile możesz. Przytrzymaj. Ok, wdech. I małymi krokami przejdź na początek maty. Wydłuż plecy. Weź wdech, spójrz przed siebie i z wydechem spłyń do maty. Ręce góra, wdech, złącz dłonie razem, spójrz za kciukami. Delikatne wygięcie do tyłu. Przytrzymaj. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I sześć. Wdech. Dłonie mata. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie. Wdech. I z wydechem przejdź do deski. Wdech. Przejdź do kija. Pies głową do góry i pies głową do dołu. Prawa noga, góra, wdech. Ugnij ją w kolanie i teraz piętę przyciągnij do lewego pośladka i przytrzymaj. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, wdech i odłóż prawą stopę na macie i lewa noga. Góra, wdech, ugnij ją w kolanie i lewa pięta ciągnie do prawego pośladka. Przytrzymaj, jeden, prawa noga prosta, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, wdech. Wyjdź z pozycji, odstaw dłoń na matę, weź wdech i z wydechem przejdź stopami między dłonie, wydłuż plecy. Wdech i z wydechem spłyń. Ręce góra, wdech, spójrz za kciukami, delikatne wygięcie do tyłu i z wydechem dłonie mostek. Idziemy dalej, ręce góra, wdech, spójrz za kciukami, z wydechem skłon do przodu, wydłuż plecy. Spójrz przed siebie, weź wdech i z wydechem deska, wdech, kij, pies głową do góry i pies głową do dołu. Prawa noga, prawa stopa między dłonie i przejdź do Anjinyasany. Prawa noga dobrze ugięta w kolanie, z tyłu noga prosta. Odsuwaj brzuch od uda, tyło pochylenie miednicy, ręce ciągną do góry. Anjinyasana na sierp księżyca. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, wdech, dłonie razem, dłonie na wysokość mostka i lewy łokieć zahacza. Znajduje się tuż, przenosimy go tuż przed, po zewnętrznej stronie prawego kolana, dłonie mostek i ciągnij bark prawy i łokieć do tyłu, z tyłu noga prosta, wydłużaj odcinek szyjny, kręgosłup, przytrzymaj, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, wdech. Dłonie mata. Przenieś teraz prawą stopę w miejsce prawej dłoni. Prawa dłoń w miejsce stopy. Odłóż kolano na matę. Wysuń delikatnie do tyłu. I pozycja jaszczurki. Przytrzymaj. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć, prawa dłoń, rotuje prawe kolano na zewnątrz, prawa dłoń na prawe biodro i skręć się jeszcze do tyłu, skręcona jaszczurka. Jeden, dwa, trzy, cztery,
5, 6, dobrze, wdech. Dłonie, mata, wyjdź z pozycji. Kolana na matę, przejdź do deski. Tutaj wdech, przejdź do kija. Pies głową do góry. I pies głową do dołu. Wdech. Przenieś lewą stopę między dłonie i przejdź do Anjaneasany. Ok. Tyło pochylenie miednicy. Z tyłu noga prosta, z przodu ugięta w kolanie. Odsuwaj ramiona od uszu. Otwieraj klatkę piersiową. Oddychaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobrze, wdech. Dłonie razem, przenieś je na wysokości mostka. Prawy łokieć po zewnętrznej stronie lewego kolana. Dłonie na wysokości mostka. Odsuwaj lewy łokieć do tyłu. Bark ciągnie do tyłu. Prawa noga prosta. 1, 2. Oddychaj. 3, 4, 5, 6. Dobrze, wdech. I przenieś teraz lewą dłoń na miejsce lewej stopy. Lewą stopę przenieś po zewnętrznej, bardziej bliżej zewnętrznej krawędzi maty. Prawe kolano wycofaj delikatnie do tyłu, odłóż na matę. Dłonie, lewa dłoń prawie na środku. Pozycja jaszczurki, przytrzymaj, wydłużaj. Kręgosłup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobrze. Lewa dłoń rotuje lewe kolano na zewnątrz. Odłóż lewą dłoń na biodro i jeszcze skręć się w lewą stronę. Skręcona jaszczurka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobrze, wdech. Wyjdź z pozycji, dłonie mata. Przejdź do klęku, podwiń palce stóp, przejdź do psa z głową do dołu. Wdech. Miękki wydech. Wdech. Przejdź stopami między dłonie, wydłuż plecy, spójrz przed siebie, wdech. I z wydechem skłon. Ręce góra, wdech, spójrz za kciukami. I z wydechem mostek dłonie. Dobrze. Teraz prawa noga ugięta w kolanie, kąt prosty, dłonie na wysokości mostka najpierw, mała utitahasta, przenieś dłonie do góry, ręce do góry. 1, 2, oddychaj, 3, 4, 5, wdech, dłonie mostek, zrotuj kolano na zewnątrz, kostka prawa wędruje tuż nad lewym kolanem i przejdź do takiego krzesełka z czwórką. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobrze, wdech, ręce góra, ugnij kolano. Przejdź do małej utitahasty i wyjdź z pozycji. Druga strona. Mała utitahasta najpierw. Lewa noga ugięta w kolanie, wędruje do góry, ręce do góry, przytrzymaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wdech, dłonie mostek, zrotuj kolano na zewnątrz i przejdź do krzesełka z czwórką. Pośladki ciągną do maty. Kolano na lewą stronę, wydłużę odcinek szyjny, kręgosłup. 1, oddychaj. 2, 3, 4, 5, 6. Dobrze, wdech, ręce do góry i wyjdź z pozycji. Ręce góra, wdech, spójrz za kciukami, skłon do przodu, wydłuż plecy. Spójrz przed siebie, weź wdech i z wydechem przejdź do deski. Wdech,
przejdź do kija. Pies głową do góry. I pies głową do dołu. Tutaj wdech. Skrzyżuj stopy z przodu. Przejdź do siadu. Nogi proste. Uwolnij pośladki. Weź wdech. I z wydechem przyklej brzuch do ud. Tyle, ile możesz. Proste plecy. Oddychaj. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Dobrze. Wyprostuj plecy. Prawą nogę ugnij w kolanie. Przenieś ją na matę. Kolano przenieś na matę. Prawa ręka z tyłu. Lewa ręka góra. Lewe biodro góra. Lewa noga prosta. Stopa przyklejona. Wygięcie do tyłu, tak jakbyś chciała zrobić mostek. Spójrz ze swoją lewą ręką. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Dobrze, weź wdech. Wyjdź z pozycji. Wyprostuj nogę. Lewa noga ugięta w kolanie. Odłóż kolano na matę. Lewa ręka z tyłu przyklejona do maty. Prawa ręka ciągnie do góry. Prawe biodro ciągnie do góry. Prawa stopa przyklejona do maty. Noga prosta. Spójrz za swoją prawą ręką. Delikatne wygięcie, tak jakbyś... No nie takie delikatne. Tak jakbyś chciała zrobić postęp. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Wdech. Wyjdź z pozycji. Połóż się teraz na plecach. Ugnij nogi w kolanach. Przenieś kolana pod pachy. Złap za krawędzie stóp. Przejdź do pozycji szczęśliwego dziecka. Przytrzymaj chwilę. Stopy patrzą w górę. Oddychaj. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Dobrze, weź wdech. I swoim sposobem lub przez kołyskę przejdź do siadu skrzyżnego. Kochani, brawo, ty już po praktyce zobacz, jak szybko minęło, a zaobserwuj, jak wspaniale czuje się twoje ciało. Dziękuję, że praktykowaliście ze mną. Zapraszam na moje kolejne praktyki. Życzę ci wspaniałego dnia. Namaste.